Jeżeli mamy najem w ramach działalności gospodarczej, to możemy sobie wybrać przy naszej działalności gospodarczej 17,32, czyli według skali podatkowej, lub też 19 podatek liniowy do 1 000 000 zł dochodu. Możemy sobie płacić 19% i tyle. Czyli płacimy od dochodu, czyli od naszych zysków, inaczej tak mówiąc potocznie, czyli od tego, co zarobimy, tyle od tego, ile nam zostanie po zapłaceniu kosztów. I teraz, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, kwestia kosztów. Przynajmniej nieruchomości mamy taki bardzo istotny i znaczący koszt jak amortyzacja. Amortyzacja jest tutaj niezwykłą furtką i taką tarczą podatkową do tego, żeby płacić tych podatków legalnie mniej. I czym jest amortyzacja? Ja pamiętam, jak w szkole miałem amortyzację, to długo nie mogłem tego skumać, bo to jest takie słowo, które nic nie mówi i nie jest takim typowym potocznym językiem, jeżeli ktoś nie jest w temacie prawa, podatków i nieruchomości. Natomiast jak miałbym tak prosto wytłumaczyć, czym jest amortyzacja, to jest po prostu to są takie jakby odpisy księgowe, które zmniejszają wartość nieruchomości ze względu na jego użytkowanie. Czyli jeżeli mamy jakąś tam przedmiot, to może być nieruchomość, to może być samochód, to może być cokolwiek, co da się amortyzować, to ten samochód się zużywa, ta maszyna się zużywa, to mieszkanie się zużywa. I jeżeli mamy to w środkach trwałych, czyli w własnej firmie, to mamy prawo i możliwość do tego, żeby zmniejszać wartość księgową tego właśnie środka trwałego, tej nieruchomości, tego samochodu, tej maszyny, poprzez to, że po prostu wrzucamy, czy nie możemy wrzucić w koszty całego mieszkania. Jak niektórzy myślą, że kupię na firmę, to będę miał mniej, kupię mieszkanie za 200 koła, to będę miał koszty 200 tysięcy. Nie. Jedyne, co można zrobić, to można odpisać sobie od podatku, albo wrzucić w koszty, tak prawidłowo mówiąc, część wartości tej nieruchomości, albo ruchomości, czyli jakby taką część, która nam się zużywa, ta nieruchomość. I teraz jest takie, czyli jakby amortyzacja to jest inaczej mówiąc zmniejszenie wartości, albo inaczej zużycie nieruchomości wyrażone w formie takiej papierowej i księgowej. I amortyzacja to jest ewidentny koszt, który może być kosztem tak zwanym zmniejszającym podatek dochodowy i zmniejszającym dochód. Czyli jest kosztem, ale amortyzacja nie jest wydatkiem. I pamiętam, jak w szkole to miałem, że jaka jest różnica między wydatkami a kosztami, tak? I teraz wydatek to jest coś, jak z firmy wychodzi, a koszt to jest coś, jak i zarówno z firmy wychodzi, jak i też jest zapisem księgowym. I teraz amortyzacja jest takim kosztem, który jest tylko i wyłącznie wirtualnym, papierowym, bo tak naprawdę nie jest związane z tym, czy ta faktycznie ta nieruchomość traci na wartości, czy ona się zmniejsza jej wartość, czy się zużywa, czy się nie zużywa. Bo amortyzacja to jest jakby zmniejszenie, jakby wrzucenie w koszty tego, że ona się zużywa. Tak jakbyśmy mieli samochód, samochód też się zużywa, ewidentnie się zużywa, tak? I z każdym miesiącem samochód się zużywa i mamy możliwość wrzucenia w koszty części tego zużytego samochodu. Dlatego amortyzacja tu jest pewną tarczą podatkową, pewną możliwością, żeby te podatki zaoszczędzić. I teraz jak to zrobić? Mamy możliwość, żeby amortyzację przy używanych mieszkaniach zrobić sobie taką stawkę przyspieszoną, czyli można być taką bardzo intratną dla nas jako przedsiębiorców, czyli możemy odpisać sobie co roku 10% wartości nieruchomości. To znaczy, że możemy, jak kupuję mieszkanie za 200 tysięcy, to możemy co roku wrzucić w koszty działalności, czy w koszty najmu, jeżeli mamy to bez działalności, sobie kwotę 20 tysięcy złotych. Co bardzo często jest sytuacją, która całkowicie zmniejsza nam dochód. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli kupujemy mieszkanie na przykład za 300 tysięcy złotych i takie mieszkanie za 300 tysięcy złotych wynajmujemy na przykład 2 tysiące złotych, tak? Czyli mamy 24 tysiące, nazwijmy to, dochodu już na czysto do opodatkowania. Czyli mamy 24 tysiące, ale w związku z tym, że kupiliśmy tą nieruchomość, ona jest z rynku wtórnego i jest używana powyżej 60 miesięcy, to wtedy mamy możliwość sobie, mamy dochód albo przychody z wynajmu na poziomie 24 tysięcy, a z kolei mamy koszty w postaci amortyzacji na poziomie 30, więc wykazujemy
mimo tego, że nie wydaliśmy tych 30 tysięcy w danym roku, to wykazujemy na koniec roku stratę z tego najmu w postaci 6 tysięcy złotych. I w przypadku działalności gospodarczej, to możemy tak naprawdę te 6 tysięcy złotych zmniejszy nam podatek dochodowy, który mamy i dotyczy on też innej działalności gospodarczej. Czyli mamy przy okazji jakieś nasze usługi i te usługi również zostają w pewien sposób zoptymalizowane, jeżeli chodzi o podatki, bo nie płacimy wtedy podatku od pozostałych dochodów. Tak? Czyli jeżeli nasz dochód wynosił był większy, to te 6 tysięcy, które nam zmniejszyła amortyzacja, możemy wrzucić w koszty. Dlatego, bo to się wszystko wrzuca do jednego worka. Dlatego amortyzacja jest czymś takim bardzo kluczowym i ja dzięki amortyzacji nie płacę podatku od wynajmu nieruchomości, mimo tego, że wynajmuję je na umowie legalnie przez konto i deklaruję co roku, ile na tym zarabiam i mimo tego, że zostają pieniądze w kieszeni, to nie płacę podatku, bo takie są możliwości. To wynika właśnie z artykułu tego 22 ustawy o PIT i kosztem uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych, tak? No i wartość nie ma terminów prawnych, ale w tym przypadku to są środki trwałe. I to jest, zapiszcie sobie ten slajd i zapiszcie sobie jakby tą ustawę, przeczytajcie to. I ten artykuł jest podobny w przypadku, jest identycznie napisany w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych, czyli spółki kapitałowe również mają możliwość amortyzować sobie nieruchomości i wrzucać odpisy amortyzacyjne w koszty. Teraz maksymalnie można to robić minimalna ilość lat do odpisu to jest 10 lat, więc daje maksymalnie nam to 10% w kosztach można wrzucić. Czyli kupujemy nieruchomość za 300, to wrzucamy w koszty maksimum 10%, czyli 30 tysięcy złotych nam jest takim wirtualnym kosztem, który jakby nie patrzeć jest kosztem uzyskania przychodu. Czyli jest kosztem, który nie stanowi wydatku, czyli pieniądze nie wyszły z firmy, ale zostały w niej. Tak? Nie płacimy od tego podatku. Warunki, które ustawodawca przewidział, to są rzeczy używane, rzeczy lub ulepszone, czyli odpisy mogą być 10 lat i tak jak Wam mówiłem wcześniej, że trzeba mieć towar minimum używany przez 60 miesięcy, czyli to nie może być nowe mieszkanie od dewelopera, ponieważ nowe mieszkanie od dewelopera będzie amortyzowane stawką standardową, która jest mniej korzystna, kilka razy mniej korzystna niż to. Czyli to się opłaca tylko przy mieszkaniach z wielkiej płyty albo paroletnich, powyżej 5 lat, i używanych, więc wtedy przy używanych możemy w ogóle nie płacić podatku dochodowego. Lub też może tak być taka sytuacja, że podatnik przed wprowadzeniem do środków trwałych ulepszył to właśnie o to mieszkanie i poniósł wydatki na jego ulepszenie powyżej 30% wartości. No ale wydatki na ulepszenie powyżej 30% wartości to jest bardzo dużo. W przypadku Warszawy to bardzo ciężko jest wydać na ulepszenie, które ulepszenie nie jest remontem, pamiętajcie, więc wymiana podłogi nie jest ulepszeniem. Tak? Wymiana podłogi jest jakby modernizacją i remontem, natomiast podział na pokoje czy wstawienie kuchni w inne miejsce jest ulepszeniem, więc to nie jest takie proste. Więc ja bym się trzymał tych 60 miesięcy. I jeszcze bardzo ważna rzecz, że prawda jest taka, że nie trzeba mieć całej działalności gospodarczej, żeby korzystać z amortyzacji. Czyli to mogą robić osoby, które mają spółkę, mają firmy, ale też korzystają z najmu prywatnego na zasadach ogólnych albo na zasadach ogólnych. Tak? I tu za chwilę o tym powiem, że najem prywatny też jest możliwość amortyzacji najmu prywatnego i to jest jakby interpretacja dyrektora KIS-u z 19 czerwca z tamtego roku, która mówi o tym, że osoba prywatna, która wynajmuje nieruchomość na zasadach ogólnych, również może ją amortyzować, czyli może i wyłącznie odpisywać sobie wartość nieruchomości i wrzucać ją w koszty. Czyli jeżeli ktoś kupił nieruchomość, nie ma firmy, nie ma nic, wynajmuje ją na zasadach ogólnych, czyli nie na ryczałcie, to ma prawo do tego, żeby taką nieruchomość, 10% tej nieruchomości, że ona jest używana, wrzucać w koszty co roku i przez to zmniejszać swój podatek, a w konsekwencji bardzo często wcale go nie płacić.